I tam prawnie jest Grzakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 47 minut po 7 w tej chwili. Jest z nami już Jan Gus, przewodniczący OPZZ. Dzień dobry, panie przewodniczący. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam przed świętym pierwszomajowym. No właśnie, okazało się, jak złożyłem ministrowi Gladowi życzenia z okazji 1 maja, się okazało, że ma 1 maja urodziny, więc jest no, prawdziwa okazja, pan nie ma urodzin. Podwójnie będzie świętował, ja nie mam urodzin, ale od lat, kiedy zacząłem aktywne życie zawodowo, w tym dniu uczestniczę w różnych formach spotkań, manifestacji, pochodów. Pikiet. No właśnie, i co z pochodem w tym roku? Pochód jest tylko formą. Dla nas ważne są treści. Ważne, żeby właśnie w dniu 1 maja... Formą, która się nie wypełni w tym roku. Formą, która się wypełni w wielu miastach Polski, bo oczywiście OPZZ organizuje te uroczystości w setkach miast i w niektórych miastach będą patrz Kielce, patrz Konin, patrz Łódź. Natomiast w niektórych miastach będą pikiety, w niektórych miastach będzie składanie wieńców. Chodzi o to, by w tym dniu sprowokować dyskusję nad prawami pracowniczymi. Ja będę w tym dniu w Warszawie, tradycyjnie pod ogólnopolskim porozumieniem związków zawodowych, na manifestacji. Oczywiście jest to spotkanie, gdzie chcemy wygłosić, zaprezentować, zapoznać się w rozmowie z mieszkańcami stolicy i tych, którzy przybędą, o aktualnych problemach, które są w zakładach. A jakie są problemy takie? Dlaczego te... Wie pan, co powiedział, takie wrażenie, tak. Wszyscy narzekają, tak? Inflacja nam zżera, tam płace nie narzekają, rosną. Walczą też. No dobra. A jak przychodzi do tego 1 maja, kiedy od ponad 100 lat ludzie tradycyjnie wyrażali publicznie to swoje niezadowolenie, gniew klasowy, sprzeciw, to się okazuje, że nie bardzo są chętni. Panie redaktorze, chodzi też o to, że zmienia się otoczenie wokół nas. Oczywiście był czas walki, był czas świętowania może. Teraz niektórzy nam próbują narzucić czas modlitwy, aby ona przyniosła efekty, bo bardzo się z tym obawiam. Oczywiście 1 maja być może trzeba będzie wezwać w przyszłości pracowników do tego, by wyjechali na majówkę, by naładowali akumulatory do walki o prawa pracownicze. W maju w tym roku także zapowiada się wiele manifestacji. Te największe 23 maja, ale... 23 w jakiej sprawie? Oczywiście organizowane przez Związek Solidarność, ale przyłączą się do tego także inni działacze związkowi, pracownicy we wszystkich województwach, ale będzie także manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, zrzeszony w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. A nauczyciele dlaczego chcą demonstrować? Nikomu tak nie jest dobrze w Polsce jak nauczyciele. Przepraszam bardzo, panie redaktorze, nie jest to prawdą, bo nauczyciele walczą nie tylko o swoją płacę, ale walczą o programy nauczania, o system zarządzania oświatą, chcą pokazać, jak są trwonione pieniądze, jak jest źle zarządzana oświata, gdzie są te niedoskonałości. Oczywiście walczą też, żebyśmy mieli wszyscy możliwość dostępu do szkół, do przedszkoli, do programów. Ale wracając, kolejarze, górnicy, jest pierwszy kwartał każdego roku jest okresem, kiedy w zakładach dyskutuje się na temat wskaźników wzrostu wynagrodzenia. Niestety te wskaźniki wzrostu wynagrodzenia nie nadążają za inflacją. Minister finansów już nam zabrał, podnosząc podatki, część naszych dochodów, nie mylić z przychodami, część naszych dochodów, a teraz mówi, no łaskawie, coś wam z tego kapnę. No przepraszam bardzo, część zakładów nie ma możliwości. I nie ma możliwości wzrostu. I my nie chcemy, żeby obniżał się standard życia. Nie chcemy, żeby spadała płaca realna. Dlatego oczywiście będziemy o tym mówili. Będziemy mówili o całym systemie zabezpieczenia emerytalnego, gdzie rząd, manipulując cyframi, w wielu przypadkach kłamie. Ja wiem, że rząd zamiata pod dywan swoje niedoskonałości, nieprawidłowości, natomiast bardzo chętnie się chwali osiągnięciami, co jest w jakiejś części zrozumiałe. No tak. Ale czy pan rozumie tę dziwną sytuację polską, która polega na tym, że rząd zabiera ludziom pieniądze, tak, w tym ludziom niezamożnym? No, największej części. Największej części. A oni nic. Nie, no przepraszam, nawet wymieniając tych kilka Paryż manifestacji... No Berlin by płonął, Rzym by się przewrócił do góry nogami, lwy by pożarły Berlusconiego w godzinę, tak? A u nas nic.
jesteśmy przyzwyczajeni, czy my preferujemy także dialog w pierwszej kolejności. Przyjdzie czas pewnie, jeśli rząd nie zrozumie tego, na bardziej agresywne manifestacje, na to, że będą płonęły miasta i zakłady. Ja ale nie wzywam, czy to nie jest, do tego. Czy to jest droga i ścieżka do rozwiązania naszych problemów? A jaka jest? Rozwiązanie naszych problemów powinno być w dialogu. I też do tych wszystkich, którzy będą się modlili 1 maja, apeluję, by o tym pamiętali, że papież był inicjatorem dialogu i rozmów i porozumień. A nasz premier nie ma czasu spotkać się z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji w Komisji Trójstronnej. Rozmawiać. Nasz premier obiecuje, że płaca minimalna będzie na wysokości 50% średniej krajowej. Nie ma. Nasz premier obiecuje, że progi dochodowe do zasiłku i świadczeń rodzinnych zmieni. I nic z tego. Nasz premier obiecywał w kampanii, że Europejska Karta Praw Podstawowych będzie ratyfikowana najszybciej, jak to się da. No chcemy przypomnieć też o tych rzeczach, które są złe. Chcemy przypomnieć, że drożyzna wyprzedza nawet uzyskiwany wzrost świadczeń i dochodów z pracy. No niestety tak być nie może. I chcemy o tym przypomnieć. Ja wiem, że święto 1 maja nie jest świętem państwowym. Inne święta są państwowe. Państwo się całe angażuje, swój aparat. I przychodzi też tylko kilkadziesiąt osób, czy kilkaset. W związku z tym my przy tej systemie organizacji, przy tym systemie zachęt, chcemy, by Polacy się spotykali, by rozmawiali, by spisali wszelkie niegodziwości, nieuczciwości, wszelkie bóle. Są organizacje do tego, które z tym wystąpią, jeśli rząd tego nie zrozumie, no to będzie do tego, o czym pan mówił. Natomiast święto 1 maja jest obchodzone w całej Europie, w całym świecie. Dzwonią do nas związkowcy z Rzymu, dzwonią do nas związkowcy z Paryża, z Berlina. Będziemy tu wspólnie wymieniać swoje stanowiska. Przygotowujemy się do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Atenach w najbliższych dniach, gdzie chcemy zebrać te wszystkie problemy i jeszcze raz z większą siłą uderzyć w całej Europie. My mówimy na spotkaniach pierwszomajowych teraz: Polska socjalna w Europie socjalnej. Przecież to nam obiecywano. No, żeby klasa polityczna nie kłamała. Dosyć fałszu i obudy. No to jest... Dobrze, jak widzę tego Jana Guza machającego pięścią tutaj. No, to mam wrażenie, że coś z tej klasy robotniczej zostało. Ale jakiś szczątek. No jak pan ten tekst, mocny taki, słuchałem naprawdę... Porządny pierwszomajowy tekst. Jak go pan wygłosi do 40 osób zebranych pod siedzibą OPZZ-u, ale za pośrednictwem to mediów... To rząd się tego przestraszy? Za pośrednictwem mediów dotrze do wszystkich, którzy będą grillowali w tych dniach, którzy będą analizowali, co można jeszcze zrobić. I chcę powiedzieć, że nie będzie to kilkadziesiąt osób, będzie to w tysiącach, a w całym kraju, gdzie organizujemy, będzie to... Powiem wprost, kilkaset tysięcy osób, z tymi hasłami do tych ludzi dotrzemy. I nie chcemy kasetowego kapitalizmu, nie chcemy... Co to jest kasetowy kapitalizm? Kasetowy kapitalizm taki, który niestety cofnął się trochę do tyłu. Ten, który jest zarządzany i wypracowywany w różnego rodzaju miejscach, gdzie toczą się gry, kombinacje i... ogrywanie klasy robotniczej. Dobrze. Jastrzębska Spółka Węglowa. To jest ciekawy przypadek, prawda? Negocjacje... Wiele jest takich spółek górniczych i energetycznych. No dobrze. I kto ma rację? Grad czy Pawlak? Załoga ma rację. Załoga domaga się dokumentu. Niejednokrotnie byliśmy okłamani, oszukani, wymanewrowani. Patrz, Tauron. Z obligacjami, które obiecano, z wartością tych obligacji i akcji, przepraszam, dla pracowników. W związku z tym my nie chcemy więcej... Minister Grat was okłamał, tak? To już było, czy to jeszcze było za poprzedniego rządu? No, minister Grat, oczywiście jego urzędnicy, pod jego nadzorem to się działo, tak samo było w Bogdance. Oczywiście związki zawodowe powiedziały wcześniej w górnictwie także: chcemy prywatyzacji, chcemy przez giełdę. Tylko teraz, po tych kilku akcjach przeprowadzonych, czy prywatyzacjach przez giełdę, mamy swoje doświadczenia. I przecież nic górnicy na Śląsku nie chcą więcej, tylko mówią: kochany ministrze, to siądźmy, spiszmy i chcemy pańskiej głowy, twarzy za to, co pan obiecuje. No oni chcą 10% podwyżki.
A zarząd mówi, że to za dużo i pan minister też uważa, że to za bardzo obciąży. Ale perspektywę ekonomiczną kopalni. Nie obciąży, górnicy wiedzą, jest to propozycja do dyskusji, do negocjacji i chodzi o przychód, a nie dochód. To, co wcześniej minister finansów już nam zabrał, musimy sobie zrównoważyć, czy pracownicy muszą sobie zrównoważyć. Inflacja szaleje, ona będzie szła dalej, koszty rosną niewspółmiernie, w związku z tym w poprzednich latach górnicy nie mieli takich podwyżek, w związku z tym chcą tego wyrównania i mówią, siadamy do stołu. My uważamy, że 10%, bo w tych kategoriach podstawowych produktów i artykułów żywnościowych ceny wzrosły 17% porównywalne. W ciągu 3 lat. No właśnie. W związku z tym to nie jest zawyżone, panie redaktorze. To jest do dyskusji. Będą się przy tym upierali? Oczywiście na ten moment będą się upierali i proszą o dokumenty. Tak samo jak prosimy w sprawie płacy minimalnej. No, co z tego, że rząd obiecuje, w ubiegłym roku nawet podpisał i nas okłamał. Jest wiele takich argumentów. Znaczy rząd w ubiegłym roku podpisał, że da i nie dał. I nie dał. Jeśli chodzi o płacę minimalną, tak, ustaliliśmy, że będzie 1408 zł. Niestety, później jak poszło to na Radę Ministrów, pan premier wspólnie z ministrem finansów powiedzieli, nie, cofamy się do 1386. W tym roku w związku z tym mamy bazę zaniżoną w tym zakresie. W związku z tym nie możemy wierzyć rządowi, dlatego chcemy dokumentu, bo gdyby rząd, jak powiedział, tak zrobił, to byśmy wierzyli, być może dzisiaj byłaby inna dyskusja. Czyli co, uważa pan, że będzie strajk w Jastrzębskiej Spółce? Znaczy ja wierzę w porozumienie, wierzę w dogadanie, wierzę w aktywność i ministra Grada, i premiera Pawlaka, i jego resortu. Proszę zobaczyć, że już pewne rzeczy w trójstronnym zespole do spraw górnictwa uzgodniono i później prezes spółki cofnął. To już, to jest złe podłoże w ogóle do rozmów i do negocjacji. I to się przekłada na inne zakłady, na inne firmy. W związku z tym ja uważam, że dyskusja, rozmowy i dialog trzeba. I tam wicepremier Pawlak, minister Grad powinien siedzieć dotąd, aż wypracują porozumienie, wypracują takie dokumenty, które będą do zaakceptowania przez obie strony. Dla górników. Przed 1 maja. Nie możemy przed na 1 maja rzucać tylko robotnikom nowy system OFE. Nie możemy także rzucać otwarcia tylko granic, bo to jest wypychanie na emigrację. To może znak czasu. Nie możemy tylko dawać nowego świętego, ale musimy dawać coś, to, co jest realne, potrzebne, takie rzeczowe do życia. Mm-hmm. I pan wierzy, że przez 1 maja to się uda? Wiara czyni cuda. Oh. Ja wierzę, że to się stanie. Wierzę w polski rząd, że on w interesie narodowym, w interesie pracowniczym będzie podejmował decyzję. Bardzo dziękuję. Aleksander, co ja mówię? Jan Gus. Pozdrawiam serdecznie OPZZ. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt majowych wszystkim słuchaczom, panu redaktorowi i wszystkim, którzy będą walczyli o prawa pracownicze, którzy będą myśleli, jak lepiej zorganizować nasze życie.